Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 5 Homecoming. Także witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy poprzednio. Oczywiście poszedłem od save'a aż tutaj, do tego miejsca. I tylko taka jeszcze lekka delikatna zmiana bo od tego odcinka, bo powiedziałem wam w poście na YouTubie, że przyszedł mi taki chiński klikacz. Taki klikacz, jak jest w reklamie Axa. Nie wiem, czy kojarzycie, taka reklama Axa kiedyś była, że koleś za każdym uśmiechał się do kobiet. Jak się kobieta odśmiechła do niego, to sobie klikał takim klikaczem, nie? To my będziemy robili podobnie, tylko z innym aspektem. Za każdym razem, jak usłyszę Josh po raz kolejny, to będziemy klikać. I poprosiłem was w tym poście, żeby może ktoś, komu się nudzi, kto chce, ma chęci, żeby policzyć, ile razy do tej pory padło już Josh na odcinkach, żebym wiedział, od jakiej ilości startować. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o te liczenie. I wyszło 23. 23 razy w tym let's playu podobno padło Josh już, więc od tej liczby będziemy startować. I tylko wam jeszcze zaznaczę, że jeśli pstryknę tym klikaczem, to będziecie to słyszeć mniej więcej w taki sposób. Tak brzmi ten klikacz, tylko teraz jeszcze sobie doklikam do 23. I za każdym razem, jak będę usłyszał Josh, to kliknę tym. I zobaczymy, jak na koniec tej serii, ile wyjdzie nam tego wszystkiego z ciekawości. Dobra, także... zimna herbatka jeszcze. I idziemy dalej, prawda? No prawda. Także, szliśmy tutaj. Tam jest brama, z tego co widzę. Brama jest tu, do tego zakładu penitencjarnego. Tylko bardziej się mnie zastanawia, dlaczego tam... Tym to Luca Lake Water and Power, czyli jest pewnie jakaś elektrownia wodna albo coś takiego. Whatever. Dlaczego to jest zaznaczone? To mnie zastanawia. Więc może pójdziemy na początku do przodu i w prawo. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu takiego jest. Masa przeciwników na pewno będzie. To... Co do tego nie mam wątpliwości. Coś już słyszę z lewej strony, z lewej słuchawki. Poczekaj, zobaczmy, co my tutaj mamy. Urwaną drogę. Nie jest to specjalnie dziwne, bym powiedział. Nawet się bardzo tego spodziewałem. Bo tutaj się urywa mapa. Ale to jest... O boy. Dobra, nie będę z tymi topielcami walczył, jak nie muszę. O, zamek jest uszkodzony, nie można otworzyć. Trudno. I suppose, bo w takim razie pójdźmy sobie tędy. Tylko będę oczywiście po kolei badał, co my tutaj mamy. Może mogę do czegoś tutaj wejść. Kurna, nie mam się kiedy podrapać nawet. Czekaj, tu jest offices. Są jakieś biura. To oczywiście wszystkie drzwi spróbujemy otworzyć. Oczywiście większość drzwi jest pozamykana, bo czemu? Nie, prawda? Może ten samochód coś mi powie? Nic mi nie powie. Wheeler, I'm at the rear entrance. The gate is electrified. Damn it. But it looks like they're running power from across the street. I'm gonna find a way to shut it off. Wheeler, what about Elle? Is she okay? I haven't heard anything, but who knows what those monsters are doing to her. You need to hurry. Okej. Widziałem, że topielec tu wychodził stąd, ale widocznie już się schował, jak kamera na niego pokazała. Dobra, to jest pod napięciem. Czekaj, przyszedłem stąd, czyli będę musiał... Dlatego to było zaznaczone. Czyli muszę najpierw tą bramę wyłączyć. Coś już słyszę, coś tutaj łazi. Czyli muszę najpierw tą bramę wyłączyć, żeby cokolwiek zrobić. Ja bym najpierw, wiecie co bym zrobił? Ja bym najpierw poszedł tymi ulicami, zanim pójdę do Toluca Lake Water and Power. Zanim tam wejdę. Wszystko, tylko nie te psy zasrane. Aha, topielec jeszcze, czemu nie? Słychać radio, to jest plus. Poczekaj chwilę, to tak. Przejdźmy sobie na spokojnie. Jest urwane tutaj. Dobra, 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 wejdź. Dobra, udało mi się. Nic tam nie ma. Uznajmy, że nic tam nie ma, bo mi już gonią i nie chcę tracić na to życia.
Poczekaj, bo to jest Boiler Room. Tak, to jesteśmy tutaj. W ogóle niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie próbuję szukać czegoś w tej grze. Jedyne co mogę znaleźć to zapasy. Na razie nie stoimy z nimi źle. Inna sprawa, czy gra na przykład mi zaraz nie dopieprzy czymś, z racji tego, że pozbierałem zapasów. Topielce, prawda? Prawda? Tam będą. Z racji tego, że sobie pozbierałem zapasów, to pewnie teraz gra uzna, że... Niedobra, to teraz ma zapasy, to teraz trochę powalczymy, prawda? Tak mi się wydaje, że gra może w ten sposób zadziałać. Nie jest nawet ciepły, pewnie jest zniszczony. Muszę wyłączyć jakoś tutaj zasilanie. Tylko kurna właśnie jak? To jest moje główne... pytanie, nic tu nie ma, żadnych zapasów. Topielce będą to na pewno. Oho. Jest topielec. Dobra. Tego musiałem zatłuc. Oczywiście przycichłem, żeby się skupić na walce. Żeby w ryja nie dostać. Wiecie, im mniej stracę życia, tym lepiej dla mnie. O, napój zdrowotny jeszcze. Spoko. Im mniej stracę życia, tym lepiej dla mnie. Z uwagi na to, że będę miał więcej zapasów, będę się czuł pewniej, będę miał większy przede wszystkim... jakby to powiedzieć, będę miał większy próg błędu, nie? Który mogę tutaj wykorzystać. W razie gdybym się wywalił czy coś, no. Także na pewno wszystko tutaj wziąłem. Nie, no jeden napój leczniczy to i tak jest dużo, więc nie liczyłbym na nic więcej raczej. Coś jest tu otwarte. Fire extinguisher, no nie bardzo. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy Boiler Room. Aha. Czyli byliśmy tutaj. Ach, po dobra, okej, okay, rozumiem, bo czekaj. My szliśmy tędy. Pokazuję palcem na monitorze. Dobra, nieważne. Szliśmy tą Simon Street, szliśmy prosto. Tutaj jest krzyżyk, tutaj jest zablokowana, jest urwana ulica. Weszliśmy do Boiler Room. Teraz Boiler Roomem trzeba przeszliśmy tu. Wejdziemy za chwilę na Kunst Street, chyba. Tak, 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 taka droga. No, to też jest w tej grze dosyć charakterystyczne, że po prostu są urwane drogi i trzeba jakimiś innymi drogami przechodzić. Na cmentarzu to było najbardziej takie, że tak to ujmę, znamienne. Że trzeba było po prostu łazić po tych jakichś różnych... wiecie, nie dało się przez cmentarz przejść prosto, tylko trzeba było krążyć jak gówno w przeręblu po tych różnych tych alejkach. Naturalnie. Dobra, czekaj, co ja mogę? Tutaj mogę jeszcze, zobacz. Co? Amunicja do karabinu. Teraz ciekawy jestem, czy ja karabin ominąłem, czy do karabin dopiero będę miał. To mnie zastanawia. To znaczy, jakbym ominął, to bym... Dobra, trochę bym stracił na tym, ale nie aż tyle. No, raczej... Staram się obszukiwać wszystkie te tutaj lokacje, więc nie sądzę, żebym coś miał... ...sromotnie stracić. Poczekaj chwilę. Alchemilla Cos Hospital, dobra. Zobaczmy, czy w tym szpitalu czy czegoś tutaj nie ma. Jest tylko wejście. Przede wszystkim mówię, szukam jakichś takich tutaj pierdoletów. Może... O, właśnie. Heliotrop. Kamyk. Ale do czego są kuźwa te kamienie? To mnie konsternuje cały czas. Na pewno się tutaj wrócimy. To jest pewne. Mamy zablokowane. Czyli do Alchemilli na razie nie wejdziemy. Jeszcze. Ale. Nie to jest naszym celem głównie. To ja może bym do przodu jeszcze sobie poszedł, co? Tak patrząc po tej mapie, nie wydaje mi się to głupie. Dobra, siema. Anisz, wow, wow. Zaskoczył mnie kolega za pleców. Dobrze, że to tylko oni są. Dobrze, że tu nie ma nic mocniejszego. Co to jest za pudełeczko? O, serum. Drugie. Dobra, bardzo pozytywnie. Muszę się przyzwyczaić do tego, że jak są jakieś pudełka, to to jest serum. Muszę przyjąć to do wiadomości. Na stałe. Poczekaj chwilę. Tu było serum. Czy tu się da wejść? Dupa tam. Poczekaj, tu jest zastawione. Dobra, czyli widzicie, już się opłaca łazić po tych różnych miejscach. Właśnie z uwagi na to, że można coś tutaj poznajdować.
Póki nie znajdę karabinu, to będę skonsternowany. W ogóle, czekajcie, dajcie mi to zgooglować, zobaczę, czy ja ten karabin ominąłem już, dobra? Moment. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis, wiem już, gdzie jest ten karabin i jeszcze go nie możemy zdobyć. To znaczy, chyba. Nie uważam, że to jest spoiler, po prostu chciałem sprawdzić, czegoś nie ominąłem. Karabin dostaniemy, jak rozwiążemy właśnie zagadkę z tym popiersiem na cmentarzu. Tego się dowiedziałem. Więc nic nie ominęliśmy na całe szczęście, bardzo mnie to cieszy. Postaramy się to rozwiązać. Nie trzeba tej zagadki rozwiązywać, to jest opcjonalne, ale oczywiście będziemy chcieli to zrobić, żeby mieć większą siłę ognia. Poza tym mamy już amunicję do tego, to znaczy paczuszkę amunicji jedną, ale wiecie, jak się da, to czemu nie? Warto będzie mieć większą siłę ognia, to jest zawsze jeden typ, tutaj muszę wejść, to jest zawsze jeden typ broni więcej, więc jak najbardziej. Dobra, nie chciałbym tutaj się narażać. Przejdźmy, nie mogę tędy. Dobra, powoli, powoli, powoli. O, fuck. Dobra, zabiłem psiura, okej. Najgorszy przeciwnik ever to jest po prostu ten psiur. Czekaj, kościół. Poczekaj, wejście do kościoła jest zamknięte na głucho. Zdaje się, że w tym przeklętym mieście faktycznie nie ma bezpiecznego azylu. Jest jeden zasadniczy powód, dla którego chciałbym jednak sobie troszeczkę życie zjechać. Wiecie, no nie na siłę. Nie będę właził w przeciwników, bo tak mi się chce albo coś. Ale jest jeden powód, dla którego faktycznie chciałbym mieć mniejsze życie. A ten powód to jest to, że mam dwa serum mam do wykorzystania i no lepiej je wykorzystać, jak mam mniejsze życie, nie? No to jednak jest niegłupi pomysł. Zobaczmy, czy to jest otwarte. Dupa tam, zamknięte. Mogłoby być to, kurde, jakoś oznaczone, że te drzwi są pozamykane. Chociaż z drugiej strony tych krzyżyków na mapie by było za dużo. Dobra, mogę do biura wejść. Problem polega na tym, że ja nie chcę na razie tego robić. Ja bym chciał stąd... Right. A nie, mogę wyjść, dobra. Okej, okay, myślałem, że gra mi nie pozwoli stąd już wyjść. To wiem już, że mogę wejść do biura. Czyli biuro to jest miejsce, do którego muszę się prawdopodobnie udać. Zaraz, najpierw... A to pewnie trzeba będzie w biurze coś znaleźć, żeby wejść do tamtego, tego, nie? Tak strzelam. Znaczy, tego bym się spodziewał po prostu w tej grze, że trzeba po prostu w biurze coś znaleźć, że to nigdy nie jest takie proste, że po prostu sobie nie żyje. Zdaje się, że nikt nie jest bezpieczny na tych ulicach. No bo... Jakby widziałeś, co się na tych ulicach dzieje, stary? Patrzymy na to samo na pewno, bo to... Widzę trzaśnięte. Patrzymy na pewno na to samo, bo tak... Ja bym powiedział, że tu w ogóle nie jest bezpiecznie na tych ulicach i trzeba naprawdę na siebie uważać, ale no... Może widzimy dwie różne perspektywy. Może ty te potwory widzisz inaczej. Dla ciebie to są, nie wiem, koniki, kucyki, jednorożce, pierdzące tęczą, whatever. Może tylko ja widzę ten świat w taki zafiksowany sposób. Ej, to by było śmieszne, nie? To był dopiero plot twist. Jakby to tylko gracz widział jakoś tak dziwnie te potwory, a tak naprawdę to by nie były potwory. Oj, blin. O, wow, no. Miejmy nadzieję, że to tak nie działa. Aha, czyli jednak tylko biura zostały. Dobra, dobrze wiedzieć. Patrzę tylko jeszcze, czy tutaj coś nie leży w trawie na przykład. Nie wygląda na to. Dobrze. No to idziemy stąd. Do biura. W biurze może zastaniemy coś interesującego, albo bardziej interesującego niż to, co tutaj mamy. Czyli odpowiedzi jakiekolwiek. Fajnie by było. Jest gazeta. Mam skądś, nie wiem skąd, ale mam... Szuflady są puste. Skądś mam mapę tego wszystkiego. Tego tutaj miejsca. To jest ciekawe. Amunicja do pistoletu, dobra. Widzę, że... O kurde, ale mam amunicji. Pytanie tylko,
Czy ja w którymś momencie nie będę w takiej sytuacji, że tej amunicji będę miał za dużo? To mnie zastanawia. Na razie weźmy sztylet, aczkolwiek nie wiem, czy niedługo nie będę musiał tego sztyletu zmienić na coś. A.k.a. Okej, mogę tu przejść. Zmienić tego sztyletu na przykład na broń palną. To tylko jakieś stare biurko, nie ma tu nic ciekawego. A to stara gazeta. Według akt sądowych stracony został Paul Russell Douglas, skazany za morderstwo 8 dzieci w milczącym w Silent Hill i Dolinie Pasterza oraz w okolicach. Nie próbował stawiać oporu ani przy aresztowaniu, ani później, gdy na oczach urzędników, świadków i reporterów sadzano go na krześle elektrycznym. Ta egzekucja niczego nie zmieni, oświadczył Douglas. Pracowałem i czekałem na ten dzień. Zostaje mi tylko wrócić do mego pana. Po zakończeniu przygotowań Douglas otrzymał nagłe uderzenie prądem elektrycznym, po czym dwuminutowy strumień elektryczności wraził go z powrotem w krzesło. Zgon został orzeczony o godzinie 14:09. To, co jest opisane, Douglas w sensie, zamknięte. Okej. Zamknięte. Cały to wszędzie jest pozamykane wszystko. Ta cała rzecz z Douglasem jest chyba raczej tylko po to, żeby jakoś pogłębić ten świat, nie? Przedstawiony tutaj w tej produkcji. Tak bym to ujął. Bardzo dziwnie wygląda to tutaj, te pomieszczenie. Znaczy, widzicie? Znaczy, czujecie? Tu jest inwentarz, dobra, muszę znaleźć klucz. Czujecie ten taki dziwny klimat? To jest naprawdę nietypowe. Jaki wielki klucz jest narysowany. To jest naprawdę nietypowe, jak ta lokacja wygląda. A, bo tu jest dziura w tym. To jestem poniekąd na dworzu. Znaczy, nie jestem do końca w budynku, bo budynek jest ruiną. Znaczy, jestem wewnątrz, ale nie jestem zamknięty w czterech ścianach, o tak. Znaczy, w czterech ścianach tak, nie, ale bez sufitu, no wiecie, o co mi chodzi. To są storage'e wszystko. Idźmy dalej. Kolejne drzwi. Coś tak tutaj za cicho jest, bym powiedział. Tu jest zamknięte. Tędy. Tak samo. O, dalej. Jakieś biuro. Zdrowotny napój. No, jak mnie gra rozpieszcza. Ciekawe, czy tam nie trzeba będzie. Tam coś leży. No, tam coś leży, więc pewnie tam muszę iść. Tylko jeszcze chcę zobaczyć. Poczekaj. Te drzwi są otwarte? Zamknięte, więc pewnie trzeba tutaj przeskoczyć, tak? Tak, skocz. Zapisik. No, okej. Nie będę narzekał. Jestem ukontentowany tym zapisem, tak? Mroczne czasy. Proszę bardzo. Zapisane, jesteśmy poniekąd bezpieczni. Teraz tutaj można wejść. Pewnie trzeba iść tam? Nie, trzeba pewnie do tego biura pójść, ale dobra. Zobaczmy na początku, jest gaśnica. Gaśnicą nic nie mogę zrobić. Da się to otworzyć? I should have seen it coming. Miotłę może można jako broń? Nie można miotły, nie można jakąś w dupsko trzonka wsadzić? Nie, to jest zabronione. To nie w tej grze. Bam! Musiałby być jakiś rating. Pewnie i tak jest 18 rating na tym. Na tej grze. Ale pewnie musiałby być rating, że tu jest jakaś seksualizm czy coś, jakby można było takie rzeczy tutaj wyprawiać. Co tam jest? Klucz jest. To jest klucz do tamtych drzwi. Klucz do wody i prądu jeziora Luka. To Luka. Nie, no to jest naprawdę tłumaczenie, które tutaj zrobiliście. Woda i prąd jeziora to Luka. Serio? Życie, jak to tandetnie brzmi. Nie dało się inaczej tego przetłumaczyć? I mean really. Jakie wielkie próbaki w ogóle. Czekaj, bo tu są drzwi, a ich nie ma na mapie. To nie, bo to tamte stamtąd też były zamknięte, a te? Też są zamknięte. Dobra, no co, wracamy, nie? Tamtego miejsca, do którego był potrzebny klucz. Szczęśliwie znalazłem klucz do tego miejsca. Szczęśliwie. Mogłoby tego klucza tutaj równie dobrze nie być. Ale wiecie, granie nie takimi klawiszami operuje.
Cyk. Okej, użyłem kluczyka. My przejdziemy gdzie? Przejdziemy w dół. Do jakiejś piwnicy prawdopodobnie. Bo jest prawdopodobnie po prostu wejście do tej elektrowni. Jeśli miałbym się zastanawiać, ale to jest głośno. Ojoj, poczekajcie chwilę. Ja muszę sobie troszeczkę to przyciszyć, bo jest głośno jak diabli. Maszyny pracują. Tak, żeby coś słyszeć jeszcze. Coś na mnie wyskoczy. Jak tu jest tak głośno, to chyba nic tutaj nie będzie, nie? W sensie z potworów. Okej, poczekaj chwilę. Generator bank A, bank B, aux generator A, czyli zewnętrzny. Dobra. Co my tutaj mamy? Najpierw trzeba zawór, później trzeba to, a potem... Czyli co? Czyli mam po prostu te lampki tutaj, żeby się zaświeciły, to przekręcić te rzeczy, żeby to zatrzymać, czy jak to ma działać? Ty, a jeśli wyłączę... Jeśli wyłączę prąd, to czy to jednocześnie będzie oznaczać, że światło zgaśnie? Jeśli miałbym strzelać, to pewnie tak będzie. Jakby znam już trochę tą grę, trochę w nią gramy wszyscy. O! Ja pierdzielę! Ale się wystraszyłem, Matko Boska, tu jakiś typ jest. A najgorsze jest to, że on żadnego dźwięku nie wydał, ani żadnego dźwięku, ani radio mi nic nie powiedziało. Jest tak, a może jest tak głośno, że radia nie słychać, jest taka opcja. Ja pierdzielę, prawie na zawał padłem. Stres nie jest dobry, stres nie jest dobry. Dobra, jak mam go położyć? Nożem? Dobra, najlepszym sposobem to jest kultysta. Najlepszym sposobem na tego dźbyla wydaje się po prostu nóż i spamienie atakami. Koniec. Użyjemy serum sobie. Chyba faktycznie się wydłuża ten pasek życia, nie? Chyba tak. Tak to wygląda. Dobra. Muszę głośniej sobie nastawić i słuchać ich. Ale ty wybiegł! Jego tu kurna nie było przed chwilą. Skąd on wybiegł? O, tam na górze jest jeszcze. Dobra, widzę go. Jednego ziomka widzę. Czy jest tu jeszcze jakiś typ? Widzę, że może unikać. Czyli jest troszeczkę ma pattern ataków podobny do mojego. Jak tu przejdę. Nie widzi mnie. O, ale słyszy. Chyba. Dobra, amunicja, nie uniosę więcej. Dobra, zróbmy tak. Broń palna. Dwa strzały wystarczyły? To smutne. Dość smutne. No i gaz rurki, dobra. Muszę zużywać teraz amunicję na bieżąco, czyli ta amunicja. Nie uniosę więcej. Muszę jeszcze te 6 łusek do czegoś wykorzystać. Czyli oni po prostu potrafią schodzić po drabinach i tak dalej. Możliwe, że na górze ten typ był i dlatego go na początku nie widziałem. Muszę na serio uważać, bo oni strasznie cicho się poruszają. I to jest ich kurna niestety zaleta. Ich osobista zaleta. To jest wada dla mnie oczywiście, nie? Dobra, na górę. Ale bym się zdziwił, jakby ten kultysta na górze był, jakbym go wcześniej nie widział, nie? Ale bym dużo oczy jak żaba zrobił. Słyszę coś? Dobra, to są maszyny. To jest zawór C. Jest, widzę tam amunicja z daleka, tylko ja jeszcze sobie poszukam, czy tutaj czegoś nie ominąłem. Naturalnie. Czy dałoby się rysunek, czy mi się wydaje? Nie, po prostu kartka papieru jakaś, leżąca. No tak, no trzeba będzie to wszystko... Apteczka! No, warto jest szukać, warto jest szukać.
Jednak. Dużo tutaj zapasów wszelakich było ukrytych. Jeszcze tam ta półeczka jest. To, dobra. Jeszcze ta półka tutaj. To jest amunicja do karabinu. Razy dwa. Tylko teraz tak. Foreman's office? Chyba. Tak. Tylko tak. Nie można tu wejść. Klasyka gatunku. Nic nadzwyczajnego. Czy jest tutaj jeszcze coś? Nie sądzę. Tu jest... To jest B. Okej. Dobra, to już wiem. To teraz tak. Na początku muszę uruchomić to A, później B, na końcu C. Zrobi się tu ciemno jak diabli, tak czuję przynajmniej, że pewnie tak będzie. W razie czego muszę używać faktycznie amunicji i po prostu w tych typów sypać im do dupy, nie? Tak bym... taką mam propozycję na naszą dzisiejszą rozgrywkę po prostu. Zejdź. Czyli tak, na początku trzeba kliknąć to. Łobruć. Zielony mostek. To znaczy zielony... Zielona lampeczka zaświeciła się. To jest chyba na górze. Kurna, ale bym chętnie kogoś tu jeszcze zabił, no. Nie dlatego, że jestem sadystą, tylko dlatego, żebym tamtą amunicję sobie zebrał. Czyli możemy trzymać tak naprawdę 32 naboje do tego. To jest B. No to B. Cofnęło się? Nie, no chyba tylko tyle. No coś tu jeszcze? Ze względu na niedawne wypadki zaimplementowano nowe zabezpieczenie systemowe. O, to powinienem przeczytać. Generator wyłączy się teraz tylko w przypadku postąpienia zgodnie z prawidłową sekwencją. Po pierwsze i najważniejsze, należy wyłączyć kocioł parowy. Wyłączenie któregokolwiek z innych systemów przed zatrzymaniem kotła parowego spowoduje reset systemu, by zapobiec uszkodzeniu w budynku. Kocioł parowy. Kocioł parowy. Poczekaj. Wychodzi na to, że ja to źle odczytałem. Na początku trzeba wyłączyć B, później trzeba wyłączyć A na końcu trzeba wyłączyć C. Ta notatka mówiła o tym, żeby najpierw B wyłączać, czyli boiler. To jest boiler. W sensie A to jest, dostarcza wodę, B gotuje wodę, C to jest turbina, która... Wiecie, tą parę, która jest z boilera, przekształca w energię. Taka jest kolejność. Najpierw boiler, później dostarczanie wody, na końcu turbina. Znaczy na końcu turbina, a na jeszcze samym końcu właśnie. Teraz to trzeba przełączyć. Ja po prostu jestem tępy i tego nie ogarnąłem. Ciągnij wajchę krąg. Ciąg wajchę krąg. No i jest ciemno. Jest tak jak sądziłem. Hang in there, Wheeler. I'm heading back. A nie mógł Wiecie, inna rzecz mnie zastanawia. Czy on nie mógł po prostu tego kabla odciąć? Cholera jasna, coś słyszę. Zobaczę, czy tutaj coś jest. Żeby nic na mnie nie zaskoczyło. O, jest gnojek. Dobra. Jest, teraz mogę sobie tą amunicję ich podnieść. Skąd oni się wzięli w ogóle, to mnie zastanawia. Czekaj, on ma ten. On ma kurna karabin ten dźbyl. Z tym, że ja go podnieść chyba nie mogę, prawda? Czy mogę? Nie, dupa tam, nie mogę. Dobra, to skoro mam już wyprztykaną amunicję z tego, tyle ile potrzebowałem, to teraz będę mógł sobie wziąć dodatkową paczkę amunicji z półki. I to mi się już podoba, tylko jeszcze sobie zerknijmy, czy tutaj żaden dźbyl mi się nie schował gdzieś w rogu. Wiecie co? Kultyści nie są tacy źli do walki. W sensie, bywało gorzej, jeśli chodzi o walkę z jakimiś kreaturami. Akurat ci kultyści są w miarę uczciwi, bo mają taki pattern ataków normalny.
sensie bywali przeciwnicy, którzy są o wiele gorsi i to, że teraz gra daje mi kultystów, to jest tylko i jedynie plus. Bo są dosyć przewidywalni. Więc no, podoba mi się. Dobra, wyjdźmy może stąd już. Jeśli się uda. Tylko tych dwóch tutaj było? Tylko dwóch. Zaskakujące, powiedział nawet, że tylko dwóch. Oczekiwałem, kurna, większego zainteresowania moją osobą w tym miejscu. Myślałem, że więcej tych fajfosów się tutaj pojawi. Czyli tak, mam tam zapis. Ja bym, wiecie co, zapisał tą grę jednak. Tylko tak, którędy tu się szło? Tamtędy się szło. Muszę do przodu iść. Nie ma tu nikogo? Jedno co, to tylko wygasły wszystkie światła. I nic poza tym. Dobrze. Skoczmy. Nie powinni się tu pojawić, chociaż z drugiej strony... Z drugiej strony to tam też się nie powinni pojawić, a się pojawili. Więc nic mnie już kurna nie zaskoczy w tym chwili. Dobra, zapisik gry oczywiście, panowie i panie. Żebyśmy byli bezpieczni oczywiście. Pyk. Śmyk, pyk. Proszę bardzo. O, elegancko. I co? I powrót, nie? Bo trzeba teraz pójść do tej bramy w więzieniu. I tam dalej dłubać, co mamy robić. Jest tutaj za cicho. Jest tutaj ewidentnie za cicho. Wcale mi się to nie podoba. Ja wiem, że przed chwilą była walka, ale... Wiecie, rozumicie, nie? Coś mi tu nie gra. Jest za cicho. Chociaż nowy przeciwnik to jest... fajna zmiana. Taka na plus. Jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o wszystko. Ja mam wrażenie, że łącznie... Aha, bo tam jest zaznaczone, że tu jest zrobione, tak. Dziwny soundtrack się włączył. Łącznie z tym wyłączeniem świateł wszystko się zrobiło ciemne, widzę. Mam na myśli to, że wszędzie jest ciemno. Dobra, w lewo. Chyba, że to działa tak, że jak teraz wyłączyłem światło, to najgorsze gówna wypełzły z ziemi. Jest też taka opcja. Nikła. Ale jest! Czekaj. Dobra, wypierdzielaj, poczekaj. Gdzie? Tu? Tu. Aj, klatki! Klateczki, wyjdź. Czekaj. O, to było bliskie! To było cholernie bliskie i nie chcę tego powtarzać. Dobra, tutaj. Pewnie jakiś topielec się pojawi. Ale ja mam to... Ja mam to w dupie trochę. Z uwagi na to, że ja już stąd wychodzę, więc nie będę się z tym typem tłukł, bo i po co? Niepotrzebne mi to w żadnym calu. Ale na ulicach jest teraz niebezpiecznie. Wszystkie dziadostwa teraz wyszły. Więc muszę się pilnować. Dobra, do gate'a, szybko do gate'a. Nie chcę spędzić tutaj zbyt dużo czasu. Zresztą nie pojawiły się na pewno nowe rzeczy, bo już tą lokację badałem, po prostu zgasło światło tutaj. Tylko tyle i aż tyle. Chyba gate jest otwarty! Możemy go ominąć, tego typa? Możemy, ale tutaj są zapasy. Więc ja bym chciał po prostu zrobić to w miarę bez uszczerbku na zdrowiu, nie zabijając tego typa, bo tylko sobie wytracę cenne zapasy. Nic tu nie ma? I guess so. Dobra, uciekaj, Alex. Czekaj, co tu jest? Nie wiem, co tu jest. Zerknijmy sobie. Może tutaj coś znajdę. Nie, jestem w dupie. Tak? Nie, dobra, wszedłem do środka. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu mi się wydaje, zakończymy ten odcinek. Jest w ogóle nawet save tutaj przy wejściu. Jest bardzo dobry moment na zakończenie tego odcinka, uważam.
zapisujemy i co? Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.